Chińczycy już od setek lat tworzyli receptury z naturalnych ziół i innych składników celem poprawienia zdrowia swojego, swoich braci, a także nas wszystkich. Do dnia dzisiejszego możemy cieszyć się tymi przepisami i stosować je, aby zabezpieczyć się przed bakteriami, wirusami oraz wzmocnić swoją odporność. W tym filmie chciałbym przedstawić przepis na ziołowo-miodowy syrop z dodatkiem octu jabłkowego, który świetnie działa na nasz organizm. Dowiesz się, jakie ma właściwości, z jakich składników go zrobić oraz dokładny przepis na jego wykonanie. Oksymel z łacińskiego oznacza ocet i miód. Jest to mieszanka, która obok ziołowych mieszanek była bardzo często stosowana w klasztorach oraz nawet w starożytności. W połączeniu z ziołami daje naprawdę dużą moc zdrowotną. Syrop, który wykonamy, jest na bazie octu, ponieważ nie od dziś wiadomo, że składniki zdrowotne pochodzące z roślin lepiej rozpuszczają się w roztworach alkoholowych i octowych niż w samej wodzie. Ocet jabłkowy daje nam możliwość dosłownego wyciągania ważnych minerałów i substancji aktywnych z roślin. Oto składniki potrzebne do wykonania klasztornego syropu ziołowo-miodowego. Nieduży kawałek świeżego imbiru, około 3 cm, 3 ząbki czosnku, nieduża cebula, 150 do 200 ml naturalnego miodu, 5 owoców dzikiej róży, pół pęczka natki pietruszki, kawałek średniego korzenia chrzanu, około 6-7 cm, 1-2 laski cynamonu, 3 goździki, gwiazdka anyżu, mała papryczka chili i 300 ml niepasteryzowanego octu jabłkowego. Ważne jest, aby wszystkie składniki były możliwie jak najbardziej naturalne. Tyczy się to głównie miodu i czosnku. Miód musi być naturalny, z polskich pasiek. Czosnek musi być również polską odmianą, a nie tą chińską. Receptura. Rozdrobnione składniki umieszczamy w słoiku. Zalewamy octem jabłkowym i nakrywamy gazą. Odstawiamy w ciepłe miejsce na 3 tygodnie. Co kilka dni lekko wstrząsamy słoikiem. Odcedzamy na sitku przez gazę, dokładnie odciskając zioła. Do wyciągu octowego dodajemy miód i starannie mieszamy. Następnie mieszaninę przelewamy do butelek lub słoiczków. Tak przygotowaną recepturę przechowujemy w lodówce do roku czasu. Jak stosować? Profilaktycznie dla zwiększenia odporności lub w okresie zachorowań zażywamy 1 łyżkę syropu dziennie, rozpuszczoną w wodzie. Można dodawać ją do herbaty, napojów, sałatek, gotowanych warzyw czy rosołu. Łyżka syropu lub nawet octu jabłkowego dodana do brokułów, jarmużu i innych gotowanych warzyw zwiększa przyswajalność minerałów. Kwaśne środowisko octu spowoduje, że tylko samego wapnia organizm przyswoi o 30% więcej. W czasie infekcji najlepiej zażywać tę recepturę 3 razy dziennie. Można ją również nacierać plecy i klatkę piersiową, natarte wcześniej tłuszczem. Dodaje się ją do kąpieli oraz stosuje do dezynfekcji klamek, rąk itd. Warto tutaj wspomnieć, że aby wykorzystać pełną moc tego syropu, najlepiej pić go w formie surowej i nie podgrzewać do wysokich temperatur, ponieważ wtedy traci część swoich właściwości. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe Sposoby na Zdrowie. Dziękuję.